Cześć moi kochani, witam was po raz kolejny w przygodach z Dead Island dzielnego Sama B. Dzisiaj mamy misję poboczną, zwaną jedną nogą w grobie. Co musimy zrobić? Załatw insulinę dla Daniego. No to co, weźmiemy sobie, zaznaczymy od razu tą misję. Pięknie, pyk. A już wyszliśmy z kościoła nawet. Dobra, idziemy. Przed nami troszkę chodzenia, jak zawsze w tej grze. Aczkolwiek symulator chodzenia w grach można przydzielić jednej tak naprawdę grze, jest nią The Elder Scrolls Skyrim. Dobra, ciśniemy po tą insulinę, załatwimy te kurwy sosnowca. Dobra, nie ma ręki. Teraz mój specjał. Uwielbiam to robić, no po prostu kocham. Przed chwilą wstałem, więc mogę trochę nie ogarniać. Tutaj sobie zjemy batona, wpierdolimy jabłko i zaś zagryziemy batonem. No, otworzymy sobie skrzynkę, choć i tak nic w niej takiego ciekawego nie ma. Aha, mam iść tędy. Masakra, no po prostu nic mi się nie chce, mam dzisiaj jeszcze masę roboty. Ale powiedziałem sobie, nie, wy jesteście priorytetem. Nagram ten odcinek. A później dopiero zacznę cokolwiek robić. Jeszcze ty? I poszedł. Wczoraj grając w Counter-Strike'a w nocy. No to była godzina 12 chyba. Grałem z kolegą i zaczęliśmy sobie tak gadać o programach graficznych, a później weszliśmy na Steama je szukać. I co najlepsze? Później weszliśmy na programy do tworzenia gier. I zaczęliśmy rozkminiać, a może tak, kurde, stworzyć własną grę? Nie wiem, może coś z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak nam czas na to pozwoli. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Dobra, wykrakałem. Kurwa, umyłbyś te zęby w końcu. W sumie też będę musiał zaraz po tym odcinku, mówię. Dopiero wstałem, zrobiłem kawę i mówię, nagram ten odcinek. Najlepiej z rana, bo później znowu mi coś wyskoczy. Znowu nie będę miał czasu nagrać tego odcinka. A tak. Paszę won. Zamkniemy sobie, żeby śmieci nam nie wchodziły. Włączymy sobie latareczkę. A jeszcze takie newsy ze świata sportowców, e-sportowców i e-sportu i naszego polskiego Counter Strike'a. Team Kinguin pokonał w dwóch meczach graczy Ago Esport. Widać, że Team Kinguin już zaczyna wracać na te dobre tory. I to jest dobra wiadomość, a zła jest taka, że prawdopodobnie Virtusi całkowicie się rozpadną, ponieważ prawdopodobnie, ale nie wiem na 100%, Pasza odejdzie. A co z Neo? Z Neo nie wiem. Pasza cały czas gada, że to cały czas chodzi po jego głowie i że to już nie jest to samo co kiedyś. Więc jaka jest wasza opinia? Jak będzie, jak potoczą się dalsze losy Virtus Pro? Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. O jebana.
Tato chyba parkour ćwiczyła. Dobra. Ale rączki już nie ma, to sobie nie poskaczę. Tam jest chyba zbir. Dobra, napijemy się energy drinka i lecimy dalej w drogę. To jest chyba kwarantanna. O, wolę tego nie sprawdzać. Tu już przeszukałem ten śmietnik. O, tego nie przeszukałem. Dobra, drut. Powoli, powoli wracamy do kościoła i już kończymy ten odcinek. Pomalutku, pomalutku. Pewnie pamiętacie odcinki, jakie nagrywałem z serii z Samem, że to były odcinki tak naprawdę godzinowe. Godzinne, no nie godzinowe, tylko godzinne. Wstałem. Jak coś, to sorry za wymowę. Ale wstałem i no, powiem wam, że tutaj tego nie ma. Tu są krótsze misje. Ta misja to jest jedna mapa. Jeżeli chcecie sobie porównać te odcinki, a odcinki z serii Sama, no to naprawdę, kurde, streamy czasem kręcę takie jak tamte odcinki. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Została nam ta brama, zamkniemy tu tak, żeby nam zombie się nie przedostało, ale patrzcie. Najważniejszego potwora tutaj... O, ten miał 3 koła. Najważniejszego potwora tutaj nie ma. Gdzie jest ten, co na początku go zabiliśmy? Gdzie jest taran? Mniejsza o to, ale dobra, przynieśliśmy jej insulinę. W ogóle musi się ogolić. Zaraz są ostatnio. Do fryzjera iść. Dobra, co ty dla nas masz? O, 5 koła, no to gitara. Co tutaj mamy teraz? No i zostały nam 4 misje poboczne. Znajdź w sklepie elektrycznym transformator i kable. Tutaj przeszukaj brata Kwana. Przynieś Teresie 5 butelek whisky, ale przepraszam. Aha, Teresa. Teresa to nie jest zakonnica. Już myślałem, że zakonnica będzie chlać. A tu obraz rozkoszy. Znajdź zdjęcie córki Jacka. Obraz rozkoszy, tak? Znajdź zdjęcie córki Jacka. Dobra, trochę mi się to z pedofilią kojarzy, ale dobra. W sumie to będzie na tyle. Weźmiemy sobie więzy krwi, już zaznaczymy. Nie mam drogi. To będzie trochę długi odcinek, mi się wydaje. Weźmiemy chyba sobie Radio Gaga. Radio Gaga, normalnie kojarzy mi się z takim typowo... z takimi typowo rasta kawałkami, które... do tego nawiązują. O, tutaj mogę dać alkohol, a kto to w ogóle kuźwa jest? O, tu są jakieś zdjęcia. Co tu jeszcze możemy poszukać sobie? A dzisiaj jeszcze sobie pójdę do Tesco i sobie kupię lajony z tej promocji i powbijam jeszcze tam trochę punktów. Znaczy trochę wyekspię swoje konto, tak żeby móc już odebrać Wiedźmina 3 bodajże, albo Ratchet League'a. No nie wiem, kolega mnie strasznie kusi na tą grę. Tu sobie jeszcze naprawimy nasze itemy, nasze bronie. Co możemy stworzyć? Projekt amunicji do pistoletu i do strzelby. K
karabin ogniowy, strzelba zatruwająca, strzelba ogniowa, karabin elektryczny, gorące ostrze, iskrownik, pistolet zatruwający, toksyna, projekt amunicji do strzelby. Kobra pod napięciem, żmija, elektroprojekt amunicji do pistoletu, krwawa bomba, mięsna przynęta, mołotow, bomba z dezodorantu. Nie no, weźmiemy sobie projekt amunicji do strzelby. Stwórz. Ale bomby z dezodorantu już nie podniosę, tak? No to niestety. I tu sobie jeszcze przeładujemy. Bruno, kto to kuźwa jest Bruno? Nie wiem tak naprawdę co mu daje, ale... Nie ogarniam. Jeszcze sobie lukniemy na mapkę. Tu mamy jakieś zadanie. W tym sklepie elektrycznym. O, tu jeszcze nie byłem nigdy. Tak samo tutaj, tutaj. Trzeba to zmienić w sumie, kiedyś sobie tak pozwiedzam. Nie wiem, co to są to za punkty takie. Dobra, tu mamy jedną misję. Znajdujemy się tu, nie byliśmy jeszcze w tej dzielnicy biedoty. Stąd jedziemy z Banoi, tak? Dobra, tu stoi nasza furgonetka w tym miejscu. A tu już chyba na dżunglę idzie. Do opuszczonego domu, tu byliśmy. Tu chyba też byliśmy. Tu jest jakaś autostrada. Ale gdzie jest kwarantanna? Chyba się odtąd zaczyna. Tutaj jest to wybudowane. Znajdź zdjęcie córki Jacka. Tutaj znajdź w sklepie elektronicznym transformator i kable. Tutaj będziemy mieć szybką podróż. Ale gdzie może być ten brat? O, tutaj mamy Helę. A, bo jesteśmy w tym kościele, ona ma... Ma coś dla nas, ale nie będziemy tego na razie brać, bo to jest wątek główny. Robimy na razie misje poboczne. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze ekwipunek. Co tu możemy? 16 diamentów już mam, nie wiem co z tym mogę zrobić. Ogon ogończy. Super, dużo mi to mówi. 146 magnesu. Karty identyfikacyjne. Brakuje mi jedynki. Mam 62 ze 100. Brakuje mi tak jedynki. Siódemki. Od siódemki do 15. A nie, bo tu mam 15. Jakiś powinno być. A nie, mamy jedynkę. Nagrania też tu mamy. Też trochę nam brakuje. O, mamy nawet narkotyki. No to zajebiście, no. Alkohol. Prędki. Prędki strzelba. Prędka strzelba, ale... się tam kłócić nie mam zamiaru, prawda? Z twórcami gry. Przeładujemy sobie ją na szybko. I to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Mimo, że przed chwilą wstałem i trochę tam gadałem bez sensu. Ale mam nadzieję, że się naprawdę podobał odcinek. I w sumie do następnego odcinka, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie tego kciuka, naprawdę, bo to mnie motywuje do działania. Zapraszam na mojego Twittera i Facebooka, wszystko macie w komentarzu, w opisie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to zapraszam również na mojego Patronite'a, oczywiście też będzie w opisie.
przypominam jeszcze o moim celu na ten rok. To jest 5000 wyświetleń ogólnych i po wbiciu 5000 wyświetleń ogólnych zawitam z kanałem, który już mam przygotowany, aczkolwiek jeszcze nie jest dokończony, na Twitchu, więc pamiętajcie, oglądajcie moje odcinki, a ja się z wami żegnam na dzisiaj, życzę wam miłego poniedziałku, chciałem powiedzieć soboty. Kuźwa, weekendem żyję, ale może dlatego, że mam tyle wolnego teraz. Za niedługo czeka mnie operacja, za jakieś 2 tygodnie, więc wtedy chyba nie będę nagrywał, no nie będę w stanie, nie będę miał komputera, nie będę miał tylko telefon. Jeżeli co, to możecie do mnie pisać na moim fanpage'u, na Facebooku. Oczywiście opis będziecie mieć, wiecie gdzie. W opisie. I pomódlcie się za mnie. Dobra, z mojej strony to na tyle. Więc co ja wam będę dłużej przewijał i gadał, więc wiecie co?